Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał aka Pomidorowy.pl. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z Let's Playa lub zagrajmy w Crash Team Racing Prototype. I powiem wam tylko jedno, ale ze mnie kurwa gapa. Pewnie się zapytacie dlaczego. Jestem swoją drogą parę godzin, bo o 12 albo 13 skończyłem streama z Crash Team Racing Prototype z czasówek. I po tym streamie odwaliłem jedną rzecz, którą wy pewnie nie zauważyliście, ale ja zauważyłem i bardzo sobie plułem w brodę już po streamie. Ja nie dałem w ogóle żadnych oznak, żeby wam pokazać to, o co chodzi. Otóż przypadkowo sobie nadpisałem save'a, a jak wiemy, nie mam karty pamięci, żeby zapisywać na tym emulatorze. Co za tym idzie, musiałem cofnąć do najbliższego, ostatniego zapisu. Powiedzieć wam, gdzie był ostatni zapis? Przed pokonaniem Komodo Joe. Więc dzisiaj, dosłownie od godziny 13 do 15:40, mamy 16:22, obecnie kiedy to nagrywam. W dwie godzinki nadrobiłem praktycznie wszystko. Tylko z tą różnicą, że niestety po raz kolejny coś wam pokażę. Oxide Station znowu ma szafirowy relikt, a Polar Pass tym razem ma złoty, tak więc zamieniły się one miejscami. Nie mam zamiaru już nawet ingerować w Oxide Station, ponieważ nie lubię bardzo tej trasy w wersji Prototype. A dziś, na czym się skupimy dziś? Na dwóch ostatnich poziomach, które tutaj na nas czekają, czyli na Slide Colosseum oraz na Turbo Track. Ale tak dziwnie, o Jezu, ale te napisy na siebie nachodzą, ja pierdzielę. Masakra. To co, zaczynamy chyba ze Slide Colosseum, co nie? Slide Colosseum. Aha. Poziom się nie chce załadować. Okej, więc tyle jeżeli chodzi o Slide Colosseum. To Turbo Track. Zobaczmy ten poziom. Okej, jak widzieliście na załączonym obrazku, te dwa poziomy już po prostu nie chcą działać. Czego, że tak powiem, ja się spodziewałem po Alfie? No nic to. Skoro nie chcą działać te poziomy, a Tiny Arena jest poziomem, którego niestety nie mogłem zaliczyć na relikty, dlatego że po prostu czas to było jakieś nieporozumienie, 2 minuty i 20 sekund, no kto byłby wam w stanie przejść Tiny Arenę w tyle? Więc jako takie zakończenie tej serii, bo jako taką musi być jakieś zakończenie tej serii, przejdziemy sobie raz jeszcze wszystkich bossów. Od początku do końca. Tym razem w kolejności tak jakbyśmy grali w finalną produkcję. Tak więc lecimy sobie z Reaperem Ru. Na sam dobry początek. Po raz ostatni już, bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, co ciekawego tym razem będziemy mieli u naszego ulubieńca. No a przy okazji bombą w mordę dostał. Niestety, mogłem się tego trochę spodziewać, niestety nie do końca, że tak powiem. Powiem tak, mogłem się spodziewać, ale nie pomyślałem o tym. No i okazuje się, że niestety nasze trasy, czyli Turbo Track i Slide Colosseum, niestety nie działają w tej wersji gry. Szkoda. Przez co nie możemy zrobić już dokładnego 100%, bo myślałem, że będziemy mogli zrobić, żebym mógł wam dać dokładnego. 100% byśmy tak czy siak nie zrobili. Ale wiecie, przy okazji bym wam pokazał, jak to mniej więcej, z czym to się je. Więc musimy się posiłkować tym, co mamy. Trudno się mówi. Niestety. Chciałbym wam w ogóle zadać pytanie, jak wam się podobał ten let's play. Bo mogę tu już w sumie powoli iść do podsumowania, bo i tak już nic ciekawego nie powiem na temat tej gierki, ponieważ jedyne co się dowiedziałem to dzięki w sumie Pixelowi, bo niestety nie robiłem researchu na ten temat, co pokazuje, że niestety nie do końca się przygotowałem, jeżeli chodzi o ten let's play. Ale okazuje się, że praktycznie nie wszystkie poziomy działają. To chyba nawet mi
pisała Full or Irony. Tak dobrze zapamiętałem, Nick? Full or Irony? Chyba tak, dobrze zapamiętałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że też właśnie mi o tym na ten temat wspominałaś. I wiem, że właśnie Pixel mi na ten temat wspominał, że nie tyle co nie da się jakby zrobić wszędzie tych czasówek, co jeszcze po prostu, no, nie wszystkie poziomy działają. Co widzimy na załączonym obrazku, że te się jakby świecą, ale no nie możemy w nie wjechać. Z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Znaczy, bliżej mi poznanego, bo w sumie to jest prototyp, więc nie możemy zbyt wiele oczekiwać od prototypu tej gry, czyż nie? No dobra, to co, wjeżdżamy. W takim razie do Papu Papu i zobaczymy, jak Papu Papu będzie tutaj reagował. Okej, to na samym starcie dostał własną bronią. A przepraszam, nie dostał własną bronią, ponieważ ten Papu Papu w przyszłości dopiero będzie używał miksturek. Tak więc już w finalnej wersji dopiero będziesz używał Papu Papu, tak więc wiesz, czym będziesz mógł mnie załatwić w przyszłości. Ale to w sumie o każdym bossie można powiedzieć. W zasadzie. Dosłownie, no, teraz jakby ci bossowie, z którymi jadę, powiedzmy pseudo bossowie, bo to są bardziej przeciwnicy, dalej to będę podtrzymywał, bo w Alfie to nie są bossowie, tylko przeciwnicy. To nasi przeciwnicy po prostu będą wiedzieli, czego będą używali w przyszłości. Na przykład, ja teraz dostaję dużo miksturek, więc Papu Papu już ma podpowiedź, jak następnego gracza już kiedyś, że tak powiem, zagiąć. Czyli będzie mógł rzucać miksturkami. Albo ustawiać bardziej miksturki. Tak, chciałeś mnie z rakietki pocisnąć, coś ci nie wyszło, bo jestem po prostu po drugiej stronie. W przeciwieństwie do ciebie. Ostatni raz już będziemy słyszeli niektóre z tych dźwięków, ponieważ no, tak jak mówię, no dzisiaj będziemy kończyli tą alfę z sierpnia 1999. W ogóle to jest ciekawe, że dopiero to rok temu wyszło tak na dobrą sprawę na światło dzienne, że to od lat było praktycznie ukrywane. Taka ciekawa rzecz w sumie. No ale to dosyć krótko z tego seria wyszła. Można by powiedzieć, że technicznie 6 odcinków, bo dzisiejszy stream to tak jakby coś do odcinka, ale niekoniecznie bym to też nazwał takim 6 odcinkiem. No 6-7 odcinków, powiedzmy, coś takiego, już jak mamy iść tą ścieżką, to powiedzmy, że to 6-7 odcinków ta seria trwała. Można i tak. No to opuszczamy The Lost City, żegnaj The Lost City, żegnaj tam El Sanity Beach i jesteśmy w Glacier Park. I teraz wjeżdżamy do bossa. Czyli do Komodo Joe. No ja go chyba szybko nawet załatwimy, bo skróty mamy tutaj. Dosyć łatwe. W ogóle oni się nie starają, ci przeciwnicy, żeby jako pierwszy wystartować, tylko po prostu oni czekają na jakiś, nie wiem. Nie wiem, na co nawet oni czekają, po prostu na coś czekają. Okej, okay, teraz on jest pierwszy, więc my za ten czas go dogonimy. Spokojnie, zaraz go dogonimy, będzie wszystko w porządku, na luzie, bez żadnej tutaj, bez żadnej spinki. Zaraz po prostu będziemy mieli go złapanego. Ta, rakietkami, no to ty mądry jesteś, nie powiem, że nie. O, bomby, bomb się to komuś zachciało. Dobra, przyznam, że ten, że Komodo Joe jest trochę trudniejszy niż mi się wydawało na początku, ale to zaraz go dojedziemy, spokojnie. O, TNT, ha! Już będziesz wiedział, jaką moc później używać. To będziesz TNT z Nitrem mieszał. Dobry z ciebie, Ancymon.
A, jeszcze R2 możemy, kurde, wyrzucać itemy. To nawet nie wiedziałem. Elo, zostałeś porobiony orbem, warp orbem. Okej. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. No i mamy po raz ostatni Citadel City w pełnej okazałości. Na dole Engine Labs oraz Cortex Castle, a tu mamy Pinstripe'a Potoru. No dobra, to przejdźmy już do podsumowania tej gierki. Tak więc tak, jeżeli chodzi o grafikę, to graficznie ona niewiele się różni od finalnej wersji. No wiadomo, są tam takie aspekty jak na przykład portale, które mają te taśmy startowe wokół swoich tych, wokół takiej swojej otoczki. Gdzie niegdzie inne poziomy, znaczy gdzie niektóre poziomy mają inną nazwę, patrz Sewer Speedway, który w tej wersji nazywa się Down the Drain z jakiegoś powodu. Może tak chcieli twórcy na samym początku, okej, nie mam z tym żadnego problemu. Niektórzy, powiedzmy, przeciwnicy są troszeczkę trudniejsi. Na przykład przy Gem Cupach czasami odnosiłem wrażenie, że komputer ma takie... Można by powiedzieć, że zbyt wygórowane AI. Niektórzy po prostu nie mają zaktualizowanych swoich zdjęć. Patrz na przykład Oxide, który ma zdjęcie Fake Crasha, który równie dobrze może oznaczać, że Fake Crash i Oxide to jest jedna i ta sama postać, ponieważ korzystają z tego samego kodu, o którym już mówiłem parę odcinków temu. No, niektórzy mają zdjęcia po prostu z pierwszej części, jak i z drugiej. Na przykład Komodo Joe ma zdjęcie z drugiej części, Pinstripe ma z pierwszej. Ale dobra, bo tutaj za bardzo się skupiam na takich pierdołach, więc dobra, jeżeli chodzi o aspekt graficzny, ta gierka ma małe różnice właśnie między innymi chociażby przez te zdjęcia, chociażby przez te portale, chociażby przez to, że zamiast 4 kluczy to mamy 5 z jakiegoś powodu, jakby coś tutaj zostało w ogóle wykasowane, jakiś wiecie, dodatkowy świat czy coś. Na przykład zamiast tego slash mamy tutaj 2 myślnik 3 jako okrążenie. Niektórym to przeszkadza, wiem, że Zakolakowi to przeszkadza, mi to nie przeszkadza. No i nie wiem, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, no. Soundtrackowo niektóre soundtracki są o wiele lepsze. W sensie, wiecie, że takie pełniejsze są dzięki temu, że mamy dodatkowe jakby wersy. Co mi się osobiście podoba, bo Hotline Skyward ma bardzo ładny soundtrack. Taki bardziej, nie wiem, uzupełniony bym mógł powiedzieć. No i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Ogólnie fajne jest to, że w tej gierce nie ma w ogóle jakichkolwiek zadań. To znaczy, jest to fajne i też nie do końca fajne, bo jednak jesteśmy już przyzwyczajeni do jednej wersji CTR-a, gdzie jednak były zasady jakiekolwiek, no i trochę się ciężko przyzwyczaić do takiej totalnej samowolki. Przynajmniej mi, nie wiem jak niektórym. Mi na przykład jest bardzo ciężko. No i problem jest między innymi też taki w tej gierce, że tutaj jak jedziesz postaciami, to bardzo one się ślizgają. W sensie takim, że... No sami widzieliście, w finalnej wersji normalnie bym nie zleciał w dół, a tutaj to zlatuje ciągle w dół, dlatego że po prostu postać się ślizga, no nie? I nie mogę teraz coś doskoczyć, kurczę. To mi się nie podoba. Ha, myślałem, że Pinstripe tak wjedzie w moje miksturki. Ale jednak nie. Jednak się trochę przeliczyłem. No i też to, że niektóre, wiecie, poziomy, według mnie to jest chamskie, że niektóre poziomy mają taki trochę dziwny czas na relikty, przez co jest taki dziwny trochę balans, bo są poziomy, w których banalnie łatwo zdobędziesz nawet szafira, platynę czy golda, a są poziomy, gdzie praktycznie, no, będziesz miał nawet problemy z szafirem, a co dopiero z platyną, a z goldem, nie? No tak więc, no mówię, to jest trochę taki tutaj dziwny balans, no ale też nie mamy co tutaj jakby... narzekać, no bo wiadomo, to jest alfa. No i też to, co tutaj zrobili, że na przykład mamy taką szachownicę tutaj jako ścianę i jako sufit. To jest też spoko sprawa. No dobra, no to co, żegnamy Citadel City, żegnamy Glacier Park, żegnamy The Lost City oraz żegnamy The Lost City, The Lost Ruins. Cały czas mi się to myli. The Lost Ruins. I no co, będziemy... Jechali sobie do Gemstone Valley.
na ostatni wyścig z Oxidem, który technicznie byłby naszym 100% wyścigiem, gdzie mielibyśmy dobry ending. Powiedzmy, że te dwa poziomy są zaliczone już, niestety. Tak więc, w gwoli ścisłości, żeby finał był jak najlepszy, jedziemy jeszcze raz. Skopać dupę Oxidowi. Dobra. Tak więc, mój patent jest taki, że ponieważ twórcy od początku nie patchowali tego skrótu, który bardzo łatwo można wykorzystać, wobec tego ja sobie przeskoczę i troszeczkę sobie skrócę te plansze, żeby konfrontacja z Oxidem nie była zbyt długa. O, tak to powiem. Proszę bardzo. Myk, jesteśmy pierwsi. Oxid może sobie tam co jedynie w nosie podłubać. No to tak więc co, no graficznie już powiedziałem. Fabularnie to nawet nie ma co mówić, bo ta gra fabuły nie ma. Soundtrackowo też również niektóre nutki mają, są takie pełniejsze, przez co wydaje mi się, że lepiej się nawet ich słucha. Czy jest coś więcej, co mogę tutaj powiedzieć? Chyba nie. Chyba już wszystko powiedziałem na temat tej gry. No mam nadzieję, że w każdym razie wam się ten let's play podobał, że w sposób ciekawy i informatywny był on prowadzony. Mam nadzieję, że nie wiem, niektórzy się zaciekawili tematem Alphabet, bo tak jak mówię, powiedziałem to na streamie, powtórzę to jeszcze raz. Nie będziemy się tylko i wyłącznie do serii Crasha ograniczyć, ponieważ mamy jeszcze serię Spyro, mamy jeszcze serię z innych gier, tak więc tego jest naprawdę jeszcze od zarąbania. Nawet kto wie, może ogramy jakiegoś Supermana na PS1, który pierwotnie miał trafić jako przeprosiny za Supermana Nintendo 6. Co? Czy ja coś takiego powiedziałem? Nie, ja chyba nic takiego nie mówiłem. Tak więc musicie być na to przygotowani, moi drodzy. Musicie być po prostu na to przygotowani. Oxid już nie ma nawet szans mnie dogonić, tak więc będziemy mogli zaraz otwierać, że tak powiem, wodę, pojechać do Insanity Beach i tam zakończyć już po prostu całą serię z Crasha Team Racing Alpha. Aczkolwiek to nie jest ostatni let's play z Crasha Team Racing, ponieważ w tym roku dopiero co prawda później, bo na razie nie chcę was tym męczyć. Planuję po raz ostatni ograć tą betę, którą już ogrywałem kiedyś na streamach w ramach takiego porównania, jak później wyglądała beta względem tego, co tutaj mamy. Żebyście mogli sobie porównać zmiany, jakie zaszły później. Bo ja lubię sobie porównywać, wy niekoniecznie musicie, ale będziecie mogli świeższym okiem na to spojrzeć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mówię, mogę się mylić w tych kwestiach. I bang! W taki oto sposób skończyliśmy grę. Proszę bardzo. Już nikt z nami nie chce się ścigać. Wszystko zostało zaliczone. Nie ma tutaj jakby nic już do dodania. Ja nie mam nic do pokazania. Chyba że jest jedna rzecz, którą spróbowałbym zrobić. Ale to mówię, tu sobie zapiszę w taki sposób. Jeszcze raz. Jeszcze raz po raz ostatni wam pokażę mniej więcej, jak wyglądają tutaj te. Tak właśnie się prezentuje, jak to się mówi, cały HUD gry. Taki troszeczkę ubogi, nie żeby coś, no ale niestety, no. Tak jak mówię, to jest alfa rządzi się swoimi prawami. Tak jest? No tak jest. Tak więc no, tak to mniej więcej się prezentuje. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić, mianowicie sobie kody odblokować i zobaczymy, czy jak odblokuję sobie kodami jakąś postać, to będę mógł nią grać w trybie Adventure, bo jestem po prostu ciekaw. To jest takie małe sprawdzenie jakby co i jak już się nie uda, to po prostu będziemy kończyli odcinek. Kółko? Okej, to nie chce działać. Powiedzmy jeszcze raz, dobra? Jeszcze raz. L1, R1, left, left, down.
Okej, tutaj odblokowały nam się te postacie. Z tego co widzę. W ogóle jestem ciekaw, czy ten slajd Koloseum tu będzie. Nie, nie ma w ogóle slajd Koloseum. O kurde. A tutaj? Będzie slajd Koloseum inne tego typu trasy? Bo jestem ciekaw, jakby się prezentowało slajd Koloseum. Tu w ogóle patrzcie na tę prezentację, w ogóle co to jest za start? Ale ciekawa sprawa tutaj. Są jeszcze tutaj jakieś zmiany? To w ogóle inaczej wygląda. O, Turbo Track jest, ale tak się prezentuje, czyli trochę bieda z nędzą. Slajd Koloseum prezentuje się tak, jak się prezentował. A, i tutaj są normalnie czasy, ale nie możemy wjechać do tych poziomów, bo tak. Okej. Okay. Nie możemy sobie zagrać w Battle Mode versus... Okej. Okay. To jeszcze raz, ostatni raz próbujemy. Co tutaj mamy? Powiedzmy... Reaperu. Spróbujmy. No nie działa. Nie działa. Myślałem, że po prostu to zadziała i... inaczej to będzie wyglądać, ale no niestety nie działa. Okej. No to jednak zostałem wkopany. Myślałem, że kody zadziałają, przez co będę mógł jeździć tutaj bossami w ogóle po tym, bo widziałem, że ktoś... What? Co to było? W ogóle Aku Aku nas tutaj ratował, gdzie w rzeczywistości nigdy go nie było. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Ach, dobra, nie ma co tutaj już przedłużać, myślałem, że przez chwilę, że coś mi się uda odblokować, ale no niestety się nie udało, tak więc no... Co mogę od siebie jeszcze dodać? Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej materiałów na tym kanale. Ja się z wami żegnam, to był Crash Team Racing Prototype, a my widzimy się w kolejnych let's playach i nie tylko. Nie będę już przedłużał. Trzymajcie się i cześć, do następnego razu.